Cześć, witajcie. Tematem tego odcinka będzie wyznaczanie płaszczyzny skosu poddasza. Także zapraszam zainteresowanych na film. Przedtem oczywiście proszę o subskrypcję, zostawienie łapeczki w górę, komentarza pod filmem, zostawcie swój ślad po sobie pod tym odcinkiem. Kto chciałby zobaczyć przyszłe moje filmy, to niech kliknie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia. A teraz rozpoczynamy odcinek. No więc dobra, jak przystąpić do tego zadania, żeby wyznaczyć sobie poziom płaszczyzny skosu, jak ten skos przenieść na ścianę, żeby przymocować profil UD. No więc na pewno będzie potrzebny do tego laser, jeśli ktoś ma. Ja taką metodę wykorzystuję, ponieważ ten laser mam. Można to pewnie zrobić w jakiś sposób tradycyjny, natomiast ja nad tym się nie zastanawiam i w tym odcinku też nie będę próbował odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ mając laser przyjmuję taką metodę, że z tego lasera będę chciał korzystać. Na pewno przyda się kątownik. Ja sobie tutaj wykorzystuję jeszcze tarczkę, żeby po prostu sobie przedłużyć linię na wymiar, który mnie interesuje. U mnie będzie sufit poniżej krokwi obniżony jeszcze o 15 cm. Dlatego na kątowniku stawiam sobie 15 cm, tarczkę daję prostopadle, można drugi kątownik czy po prostu coś, żeby przedłużyć sobie tą linię. Dlaczego w ten sposób? Zaraz zobaczycie. Przykładając tutaj, nie, chodzi o to, żeby te 15 cm móc się obniżyć i zaznaczyć tutaj linię na ścianie. Dlatego kątownik dojeżdżam sobie tutaj tarczką w to miejsce i widzę, że tu jest moje 15 cm. Wiadomo, te milimetry nie grają aż takiej roli. Tu jest 15 cm. Teraz kolejny krok, jaki trzeba wykonać. Trzeba wziąć laser. No, w przypadku innej metody pewnie jakaś poziomica czy coś takiego. Muszę wyznaczyć poziom na tej ścianie tej linii. Czyli żeby zaznaczyć sobie tutaj na tej ścianie cały poziom i tam na tej ścianie przeciwległej ten poziom, tą linię trzeba sobie wyznaczyć, dlatego ustawiamy laser. Tak, poziom złapany, jest linia, ołóweczek. Przy okazji sobie wyznaczę tutaj poziom dla tego profila. To jest dół. Znaczy, tu nie będzie profila, sorry, bo musiałbym tutaj montować profil V taki specjalny, albo bawić się w jakieś zaginanie tego. Ja tutaj wykonuję montaż tego bez profila. Ostatnie wieszaki będą w miarę bliziutko tutaj, więc myślę, że nie potrzeba. Ale, no dobra, właściwie nie muszę tego tak zaznaczać. Zaznaczam sobie tylko w narożniku tutaj ten poziom. Okej. To jest jedna rzecz, która mnie interesuje. Właściwie może bardziej tak. Tutaj już muszę górą się posiłkować z tym z połączeniem przez te łaty. Ja mam o tyle fajnie z łatą, o tyle fajnie, że moje krokwie idą w linii. Idą mniej więcej w linii. Nie ma tutaj jakiegoś bujania. Tu przylega. Także mogę spokojnie w ten sposób to wykonać. No jak ktoś nie ma takiej możliwości, to zawsze można jakoś tutaj kątownik przy poprowadzić albo w jakiś inny sposób próbować to przedłużyć, ale myślę, że aż takiego znaczenia tutaj to nie będzie miało, jeśli będą jakieś delikatne odchyłki. No, widzimy, że tutaj wchodzi wszystko fajnie, bez problemu. Zaznaczam sobie, akurat trafia mi w stropianie, ale zaznaczam sobie miejsce dolnego poziomu krokwi. Nie wiem, czy to widać, czy nie, zasłaniam sobie. Tu mam dolny poziom krokwi. Zrobię sobie to tak jeszcze tu troszeczkę niżej, dwa punkty. Dlaczego tak robię? Żeby teraz prostopadle do tej linii móc zaznaczyć sobie ten
te 15 cm. Jakbym zrobił tylko jedną kreskę, to różnie mogłoby tutaj trafić, nie? Nie byłoby się od czego odnieść. Kurde, mam nadzieję, że to w miarę zrozumiale wam tłumaczę. Jak coś, to pytajcie w komentarzach. Teraz przykładam sobie dół kątownika właśnie do tych linii. Myślę, że chodzi o to tu, złapać. I tu 15 to jest ta wartość, która mnie interesuje. Dobra. Udało się to przenieść. Pasuje. Kolejny krok, jaki trzeba zrobić. Muszę tak ustawić statyw, żeby światło lasera przechodziło mi przez ten punkt i przechodziło mi przez ten punkt. I dodatkowo, żeby szedł po tej linii właśnie tutaj. Mamy trzy punkty odniesienia. No i wtedy mamy pewność, że ten punkt, który wyznaczy nam ta linia, będzie płaszczyzną równoległą do krokwi. Sprawdzimy sobie to później jeszcze metrówką w odległość światła, co będzie pokazywać do krokwi. Jeśli krokwie będą równe, tak jak mówię, jak myślę, że są, to powinno być w punkt trafione. Dobra. Jakby nie było tego trzeciego punktu, to ta płaszczyzna mogłaby nie być równoległa do... Płaszczyzna wyznaczona przez światło lasera mogłaby nie być równoległa, nawet jeśli by się te pokrywały, prawda? Bo byłoby coś takiego, nie wiem, na czym mam pokazać, może na tym, o, mogłoby dojść do takiej sytuacji albo do takiej sytuacji, nie? Ale jeśli trafimy ten punkt tutaj, no to nie ma bata, żeby ten punkt i ten punkt nie wyznaczyły nam idealnie tego punktu. Myślę, że to jest zrozumiałe. Dobra, pobawię się teraz ustawienie lasera, jak będę już tak blisko, albo jak będzie ustawiony, włączę kamerę i zaznaczamy sobie ostatni punkt. Tak, powiem wam, że to jest zabawa dla cierpliwych, niewątpliwie, ponieważ mamy trzy płaszczyzny, w których można operować, na tym góra-dół, pochylenie takie, pochylenie do przodu, pochylenie na bok, więc bardzo ciężko jest trafić w te punkty, ale już prawie, myślę, mam. Już prawie mam. Teraz walka toczy się o milimetry, że tak powiem. Myślę, że jest ok. Tak to wygląda. Tutaj jest linia zaznaczona w narożniku tak, jak ma być. Tutaj też. Chodzi o to, że tu się dochodzi, nie? Nie patrzcie na tą kreskę. Ta jest ważna kreska. I to, co zaznaczałem tutaj. No laser jest delikatnie pod kreską, no ale dobra, umówmy się. To nie jest aż takie istotne. Teraz ten punkt po prostu przenoszę sobie na drugą stronę. Tu automatycznie wyjdzie nam miejsce połączenia, przecięcia się tych linii. Kurde, nie taki ołówek. Miejsce przecięcia się... Kurde, gdzie te ołówki? Miejsce przecięcia się profili tutaj UD. Zasłoniłem sobie. Ok, to. Dobra, coś tam widać. To jest to, co mnie interesuje. Poprawię sobie tutaj jeszcze raz tą, żeby wiedzieć, że to jest ta linia. Można by tu powalczyć o ten milimetr, ale też myślę, że nie ma aż takiej potrzeby. Dobra, bo miałem wskoczyć tam na górę. Tak samo, tak. Tutaj zaznaczamy. No dobrze zaznaczać kilka punktów, żeby później mieć pewność. Miejsce przecięcia. No dobra, słuchajcie, chciałem wam pokazać, że jest te 15 od lasera do krokwi, natomiast waham się to i już wiem dlaczego. No nie jest to aż takie idealne, jak sądziłem. Nie jest to idealnie po prostu krokwie. No wiadomo, to też wszystko pracuje.
drewno pracuje, więc to też się poukładało inaczej. Ale na pewno jest to równolegle ta linia do tamtej w poziomie, do tego poziomu. Dlatego najpierw tutaj wyznaczaliśmy poziom, żeby się jego trzymać. I to, no nie ma bata, no musi to być idealnie, wiadomo, tam te parę milimetrów, jakie tutaj wchodzi różnica, gdzieś mniej więcej 3 milimetry w odległościach, to nie jest żaden problem. Przypuszczam, że zawsze to tak będzie wychodzić, chyba że jest idealnie dopracowany szerokość krokwi wycięta. Jak robiłem dach, to górą pasowało, nie? Były płaszczyzny idealne. Może być tak, że po prostu grubość krokwi różni się też minimalnie między sobą i stąd potem wychodzą te różnice, które oczywiście tutaj nie mają żadnego znaczenia, bo wiesz, jak sobie ustawiamy oczywiście do światła lasera, no i tyle, nie? I tak to będzie wyglądać. No i myślę, że tyle w tym odcinku. Taki dość krótki odcinek, ale myślę, że przydatny dla niektórych. Jak ustawić, wyznaczyć płaszczyznę skosu poddasza. Także ja Wam dziękuję za to, że obejrzeliście film do końca. Napiszcie tam w komentarzach, czy Wam się podobało, czy nie. No i tyle, żegnam się z Wami, zapraszam na kolejne filmy tutaj z wykonywania tej suchej zabudowy na poddaszu. Pozdrawiam, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.